Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy na Dzień z nami. Lila, a Ty się przywitasz? Ty chcesz na spacerek chyba iść, tak? Idziemy na spacerek. Łapkę. Pięknie, druga łapka. Pięknie. Grzeczny piesek, idziemy na spacerek. Witam Was bardzo serdecznie, jestem właśnie z Lilą na spacerze, jak widzicie jestem jeszcze dość nieogarnięta, koszulka w której spałam, włosy nieuczesane, niepomalowane, ale to nic, stwierdziłam, że szybko z nią wyjdę, bo później muszę jeszcze ogarnąć małą siebie i zrobić jakieś śniadanie, więc idę na spacerek. Zobaczcie, jak pięknie kwitnie bez. Kogo ty tam szukasz, Lili? Na kogo tam czekasz? Chodź! Chodź! A tu nasza pięknie kwitnąca czereśnia. My wróciłyśmy ze sklepu, ze spacerku, zjadłyśmy już drugie śniadanko i Wiktoria teraz będzie szła spać, tak? Jak widzicie, ja jeszcze jestem niepomalowana, ale jak Niunia zaśnie, to na pewno to zrobię. Niunia zasnęła, więc ja się szybciutko pomaluję. Okruszek już wstał. Wiki, cześć! Cześć, przywitasz się? No przywitaj się. No tak. Wstałaś, tak? No cześć, wyspałaś się? A ja w tym... Tak, czyli Wiki się tutaj bawi, a ja w tym czasie planuję sobie... Wybieram piosenkę na klip ślubny, wypisuję tutaj wszystkie, które mi się podobają. No i tutaj już napiszę tą, którą wybierzemy razem z Danielem i powoli coś tam zaczynam tutaj planować dalej. Ale wiecie co, mam nadzieję, że ja tutaj niedługo wszystko wypiszę, co chcę, to co będzie mi się to co mi się przyda, o tak Wam powiem. I najwyżej zostawię puste kartki, gdzie nie gdzie. Na przykład na pewno chcę już tą aktualną listę gości, tych, którzy mi potwierdzą, zrobić. I będę nagrywała niebawem, myślę, że do miesiąca właśnie DIY planera ślubnego. Co Wy na to? A tutaj mój łobuziaczek chce mi pomóc, tak? Jest gdzieś łobuziaczek, czy nie? Jak ty siedzisz? Halo, idziemy troszeczkę na balkon? O, upadło ci, tak? Proszę bardzo. Proszę, nie? Jesteśmy właśnie z Wiktorią na balkon i będziemy puszczać bańki, tak? Puścić ci banieczki, Wikusia? Puścimy banieczki? To chyba oznacza tak, czy nie? Wikula, chcesz banieczki puścić? Tak? Przydarzyła nam się mała tragedia i musiałyśmy się przebrać, tak? Ale już jest ok. Zobaczcie, jakie super spodenki kupiłam w Pepco ostatnio, chyba za 10 zł. Tak mi się wydaje, takie już typowo wakacyjne. Naprawdę super. Chciałam się zrobić jakieś zdjęcie na Instagram, ale moja córka wkroczyła w etap zabawy i nie bardzo chce zdjęcia. Prawda, Wikusiu? Chyba nie jesteś chętna na zdjęcia. Wiktorka ma tyle magnesów. Wikusia! Dałaś mamie zrobić zdjęcie, czy nie bardzo? No masz magnes, tak. Będziesz się niedługo bawiła i przywieszała na lodówkę i zdejmowała. Rozpłakała się, bo mama zdjęcia przestała robić, tak. Smutno ci. Chcesz jeszcze zdjęcie? Księżniczko? Kto ma gołe stópki? Takie piękne gołe stópki twoje. Uwierzcie, że zrobienie zdjęcia takiemu już 7-8-miesięcznemu dziecku to jest nie lada wyzwanie. Aczkolwiek Wiki bardzo lubi zdjęcia,
to i tak często ją coś tam rozprasza i chciałabym coś dotknąć, złapać, zabiera. Także wiecie, nie jest już tak łatwo jak z takim miesięcznym dziedziusiem. Wyszłyśmy trochę na dwór i nawet nie wiecie, jak tutaj pachnie tymi kwiatuszkami. Wiki sobie siedzi w wózeczku, a ja troszeczkę na huśtawce. Mam tak straszną ochotę na bezę i tak myślę, że dzisiaj upiekę, a jutro ją przełożę kremem i dodam owoce. Tak? Ty też chcesz? Czyli niedługo zabieramy się za pieczenie. Pioch się wygrzewa na słoneczku. Halo? Co to za śpioch, Lilunie? Śpioszek? To Lilka? A co z twoją opaską? Komuś z głowy opaska spada, tak? Ja zaczynam uwijać moją bezę i robię ją z przepisu para kulinarni. Chodź, siadamy. Ale cieplutko, prawda? Jest mega ciepło. Lila? A co ty chcesz? Co ty szukasz? Piłeczka jest tutaj. Mama da piłeczkę. Proszę, piłeczkę. Nie. My sobie siedzimy na balkonie i się troszeczkę jeszcze wygrzewamy, prawda? No tak! Fajnie? Cieplusio co? Ale cieplusio. Chcesz kamerę? No, oczywiście z nami jest Lila. Daniel pojechał właśnie na siłownię. O, jak możecie zobaczyć. Za godzinkę kończy się piec beza i ją wyjmujemy. A jutro przekładamy kremem i będzie pychota. Piękna beza. Oczywiście ten środek jeszcze opadnie i nałożymy jutro krem i owoce. Mniam, już się nie mogę doczekać. Wikusia już wykąpana, gotowa do spania. Ona patrzy tutaj na Lilkę. I jeszcze ja muszę się troszeczkę ogarnąć, więc będę się z Wami żegnała. Widzimy się już niebawem. Myślę, że jeszcze wstawię Wam klipy, jak wyglądała ta beza. Chyba, że jutro postanowię, że będę nagrywała. Tak, tak, Wiki się właśnie z Wami tak żegna. Pa, pa!